Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Pobiedziskiej Bibliotece w cyklu rozmów z biblioteki w Pobiedziskach. Gościmy dzisiaj panią dr Cecylię Maciejewską. Pani doktor wpisała się w dzieje naszych Pobiedzisk tym, że przez wiele, wiele lat była pediatrą. Każdy z pokolenia ludzi urodzonych w latach 60., 70., 80., 90. miał styczność z panią doktor i był jej pacjentem. Razem z mężem byli odpowiedzialni za zdrowie mieszkańców Pobiedzisk przez długie lata. Gościmy panią Cecylię w miesiącu czerwcu. Czemu? Czerwiec w historii Wielkopolski, w historii Poznania, to data bardzo tragiczna. I pewnie niewielu mieszkańców wie, że pani Cecylia jako młoda dziewczyna przeżyła wielką tragedię. 28 czerwca 1956 roku w wydarzeniach poznańskiego czerwca został zabity jej brat, Makowski Roman. Przygotowując się dzisiaj do tego spotkania, na stronie IPN-u przeczytałam taką notę, którą pozwolę sobie zacytować. Makowski Roman, lat 28, kreślarz, konstruktor, starszy inspektor organizacyjny w Związku Zawodowym Pracowników Przemysłu Terenowego i Drobnego w Poznaniu. Zgon na miejscu 28 czerwca 1956 roku o godzinie 13. Przewieziony do Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 Akademii Medycznej imienia Iwana Pawłowa, obecnie Przemienienia Pańskiego, a następnie przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej. Pogrzeb 2 lipca 1956 roku na cmentarzu parafii pod wezwaniem świętego Jana Wianej przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Pole świętej Barbary A, rząd 9, grób nr 1, przyczyna zgonu, postrzał głowy. To suche fakty, które mówią o bardzo tragicznym, osobistym wydarzeniu. Pani doktor, co zostało w pani pamięci z tych tragicznych wydarzeń? No bardzo wiele, bo ja już byłam dziewczyną, która zaczynała studia medyczne. I no, w pełni zdawałam sobie sprawę z tych faktów, co się stało. Dla mnie to był szok, dla dziewczyny, która straciła pierwszą bliską osobę w swoim życiu. No i w ogóle okoliczności, kiedy dowiedziałam się, że brat nie żyje, też były szalenie tragiczne, bo ja następnego dnia, czyli 29, poszłam do budynku na ulicy Słowackiego, gdzie mieścił się Związek Zawodowy Przemysłu Drzewnego i Leśnego, bo tak to się nazywało. I wiedziałam, że brat tam miał być, załatwiać jakieś sprawy zawodowe. I widzę, że przed tym budynkiem jest jakiś tłum ludzi, jakieś zamieszanie. Wchodząc do budynku, pytam portiera, że ja chcę do Romana Makowskiego, a on mówi, on nie żyje. No szok, szok. I widzę na schodach krew, bo zginęło wtedy w tym budynku, zginęły dwie osoby i trzy były postrzelone. Dlaczego? Z budynku Urzędu Bezpieczeństwa, ponieważ na Dąbrowskiego nie było tego budynku wysokiego, który w tej chwili stoi, był taki prześwit, że można było patrzeć na ulicę Kochanowskiego. I oni wszyscy się zgromadzili w pokoju na trzecim piętrze, a mój brat jako ostatni wszedł i stanął na jakimś tam stołku i dlatego jego pierwszego przy oknie dosięgnęła
człowieka, który przyjechał, leśnika z Wrocławia, w serce strzał, a on w głowę, ponieważ był najwyżej usytuowany w tym momencie. No, była to rzecz straszna. Zginął na miejscu, to w ogóle nie było o czym mówić, ale jeszcze wiadomo było, że poszła druga seria z tego budynku, ponieważ jeszcze uciekający z tego pokoju, dwie czy trzy osoby zostały postrzelone już na korytarzu. A dlaczego? Urząd Bezpieczeństwa, jego funkcjonariusze akurat do tego pomieszczenia strzelali. Obok znajdował się budynek Politechniki Poznańskiej, taki mały akademik imienia Hondzyńskiego. I podobno stamtąd któryś studentów czy strzelał, czy zachowywał się w taki sposób, że oni to uważali za prowokację. I złapali właśnie w oknie patrzących tutaj na Słowackiego mężczyzn i puścili dwie serie z karabinu maszynowego. Tak się miała rzeczywistość. Także no, pogrzeb też był dla nas rzeczą tragiczną, bo chcieli go chować na cmentarzu na Cytadeli jako bohatera. Ponieważ w miejscu pracy. Ja z moim ojcem jechaliśmy do ministra Sztachelskiego, pamiętam doskonale to nazwisko, przyjechał do Poznania, żeby prosić go, błagać wręcz, że mój brat i syn nie był żadnym członkiem ani partii, ani w ogóle nie mają nic wspólnego z tymi władzami i my go po prostu chcemy wziąć na nasz cmentarz parafialny i pochować go tak, jak my sobie życzymy. Także jeszcze była ogromna przeszkoda w samym pochówku. A kiedy pogrzeb się odbywał, to podobno wokół cmentarza byli ludzie z bezpieki. Zapewne tak. I tutaj mamy przykład takiego wydarzenia, gdzie te czerwcowe wydarzenia inspirowane przez robotników z ówczesnej fabryki ZISPO, czyli z Cegloża, wyszli na ulicę upominając się o swoje prawa, o chleb. Takie były hasła. Tak, żądamy chleba pracy. Bardzo, bardzo zdeterminowani, zmęczeni systemem, który no, nie pozwalał na godną pracę, godne życie. I ta eskalacja, myślę, że przerażenie władz i tak naprawdę wśród tych żołnierzy możemy sobie wyobrazić, że to byli bardzo młodzi chłopcy, którym dano broń, kazano strzelać, którzy pogubieni i w wyniku przypadku ginie człowiek u progu życia. I ta okrutność tego wydarzenia... Już ojciec dziecku, które ojciec miało rok i 4 miesiące. To jeszcze bardziej podkreśla, jak tragiczne to były wydarzenia i co na tych ulicach musiało się dziać. Jak naprawdę bezsilność władz spowodowała atak na niewinnych ludzi. No bo cóż oni robili? Patrzyli, co się dzieje. W tym momencie patrzyli. Z opowieści rodziny mojego męża zostało takie wspomnienie, które mąż przekazuje. Mieszkali wówczas na ulicy Matejki naprzeciwko parku Wilsona. Tam stacjonowało również wojsko. I kazali zamknąć wszystkie okna. Dziadek nie zamknął okna, ale szczęśliwie nikogo nie było. Ale strzał do okna wpadł. I to pokazuje naprawdę jakąś olbrzymią bezsilność, bezmyślność tych władz wojskowych, które nie zapanowały nad tym i w efekcie doprowadziły do śmierci tak wielu ludzi. Ale w tym wypadku tutaj mego brata to strzelało UB. Tak. Oni musieli lornetkami ściągnąć, bo to jednak ta przestrzeń od Kochanowskiego do Słowackiego była dosyć spora. Także oni musieli mieć lornetki, ściągnęli, że tam w tym pomieszczeniu znajduje się tam ilość mężczyzn, bo
w tej branży przede wszystkim byli mężczyźni. Wobec tego ściągnęli, myśleli, że oni są tu jakimiś prowodyrami, którzy mogą strzelać do nich, czy spowodować jakieś zamieszki. I to było naprawdę świadome. To nie był. Potem starano się wmówić, że jakiś tam poznański menel, który sprzedawał bilety, konik, że on strzelał, co było po prostu niewiarygodne zupełnie. To musiało być z dachu, czy z wysokiego piętra, że na trzecie piętro wpadły takie strzały. I to dwie serie. Czyli to nie było przypadkowe, to było celowe. Celowe, no z drugiej strony... No, zniszczyli młodych ludzi, pracujących. No, tak, liczba ofiar to szacuje się według różnych statystyk od 100 do 50 paru osób, ale generalnie no, w większości są to młodzi mężczyźni, którzy no, stracili życie w sposób zupełnie bezsensowny. No wtedy, kiedy ja z ojcem szukaliśmy zwłok, to myśmy się doliczyli, bo trzeba było szukać. Zwłoki były porozwożone po różnych szpitalach, w piwnicach. Zwłoki mego brata były w zakładzie medycyny sądowej, ale to myśmy najpierw wiele miejsc objechali. To było przeszło 70 ofiar w tym momencie, a ile osób jeszcze zmarło w wyniku postrzelenia i dopiero później w szpitalach i później rannych ponad 600 osób, także to... Także z tego jeszcze trzeba całą masę ludzi uznać jako ofiary. I jeszcze z których ofiary zrobiono kaleki, bo zwykle to się nie kończyło. Oczywiście. Tak powiem, także to był dramat niesamowity i te przeżycia związane z tym, jeszcze utrudnienia, bo to jeszcze nie dał rady, żeby normalnie z godnością człowieka chować, tylko trzeba było zabiegać o to, żeby otrzymać zwłoki. A proszę mi powiedzieć, czy jak to było w latach realnego socjalizmu, na ile pamięta pani, że rozmawiało się o tych tragicznych wydarzeniach? W domu, tak? W domu i w ogóle w takiej przestrzeni. No ja przecież następnego dnia poszłam w miasto, żeby po prostu brata odszukać, bo wiedziałam, że tego dnia był w pracy. To właściwie było w centrum tych wydarzeń. Mhm. Bo największe wydarzenia to były ulica Kochanowskiego, Dąbrowskiego. Widziałam, jak zrzucano, pełno było różnych przedmiotów zrzucanych z obecnego budynku PZU. Mhm. Także widać było, że miasto jest kompletnie w stanie wojennym. Jeszcze następnego dnia. I to, co się działo, przerażenie. Ludzie uciekali, gdzieś jeszcze tam jakieś strzały było słychać. No i ja w ogniu tych wszystkich wydarzeń wamzałam się tam po tych dzielnicach, żeby dotrzeć do domu, bo to też nie było takie proste. Mieszkałam na Sołaczu. I z Jeżyc, no oczywiście żadnej komunikacji. No a ja się przede wszystkim jeszcze potem bardzo bałam o swoją mamę, bo mama bardzo kochała swego synka i miała nadciśnienie i bałam się, że wiadomość o tym, że go straciła, może być przyczyną jej śmierci czy udaru. Mhm. Także to staraliśmy się w domu jak najmniej o tym mówić, żeby mamę jeszcze ratować. Nie dało się tego bólu ukoić w żaden sposób. W kontekście tego, że przez wiele lat wydarzenia czerwca były marginalizowane, nie mówiło się o nich. I Solidarność jednym z postulatów 80 roku było uczczenie pamięci ofiar poznańskiego czerwca. Wiem, że uczestniczyła pani w tych wydarzeniach. Tak, to jest zaproszenie. W 1981 roku przypadała 25. rocznica poznańskiego czerwca. I jak właśnie w pamięci pani został ten dzień?
No, cały plac Adama Mickiewicza był zapełniony ludźmi. No, myśmy dostali zaproszenia, mieliśmy miejsca siedzące. Ja byłam z moimi rodzicami, moja bratowa z swoją córeczką już. Zdaje się, że był Lech Wałęsa i że on tą całą uroczystość taką swoim dostojeństwem prowadził. No, była to powtórka przeżyć tych, które przeżywało się w dniu śmierci, w dniu tragedii. Z tym, że powiem, uroczystość była godna, z pełnym szacunkiem i oddaniem czci tym ludziom. Na budynkach otaczających były banery z zdjęciami poległych, z ich nazwiskami, datą urodzenia. Także byliśmy otoczeni całą tą aurą nieszczęścia. Rozumiem. Wiem, że jeszcze uczestniczyła Pani w kolejnych rocznicach i tu trzeba przyznać, że Stowarzyszenie Poznańskiego Czerwca dba o te upamiętnienia i została również olbrzymia praca zrobiona dotycząca dokumentacji wydarzeń. Stąd pochodzi zdjęcie brata właśnie ze strony IPN-u. I tyleż można zrobić dla tych ludzi, ile pamięci zostanie w nas. Dlatego ta wizyta pani doktor w naszej bibliotece i ta opowieść, byśmy starali się zachowywać te wydarzenia, bo nieszczęście sprawiło, że no niewinni ludzie zginęli. A czy mogłabym jeszcze dodać, że mój brat był chówcowym? Tak, tu jeszcze tą harcerska przynależność, zresztą był oddanym, był harcmistrzem siódemki, czyli regionu Jeżyc. I muszę powiedzieć, że pamięć o nim każdego roku na Wszystkich Świętych na nagrobku mego brata jest chorągiewka z napisem, jest znicz i kwiatek od harcerzy. Myślę, że jeszcze słuchaczy może zainteresować po prostu pani pamięć o nim jako człowieku. No, był wspaniałym człowiekiem. On nie zapalił papierosa, ponieważ był harcerzem. Nie wypił ani jednego kieliszka wódki, bo był harcerzem. I takie było ich przesłanie. A ta przygoda z harcerstwem kiedy się zaczęła u brata? Oj, wcześniej. Chyba był 17-latkiem, kiedy, czy nawet wcześniej, no to ja jeszcze, była między nami ta różnica wieku, więc... Ale jak ja pamiętam, to był zapalonym harcerzem z zuchami, z harcerzami młodymi jeździł na wycieczki, na wakacje. Także że to było też jego hobby, to było jego drugie życie. Kończąc, myślę, że bardzo mało osób w Pobiedziskach wie o tej pani historii i myślę, że bardzo mogę podziękować za tą rozmowę, że mogliśmy ten los pani, doświadczenie, tragiczne odejście brata pokazać w wymiarze właśnie historycznym, że te niewinne śmierci doprowadziły do sytuacji, w której no że chcieli się upominać ludzie, że chcieli się upominać o wolność, w której no żyjemy w kraju jednak wolnym. Co byśmy nie powiedzieli wolnym i gdzie życie jest godne. Tak. Tych tragedii było wiele. Polskie miesiące, polskie grudnie, polskie czerwce wyrysowały się w historii wieloma krzyżami, ale pozostawiły nadzieję i to, że żyjemy w wolnym kraju. I że będzie lepiej. Tak jest. I że będzie lepiej. Ale chociaż jestem bardzo dumna, że mogę po tylu latach mówić o swoim braciszku i bardzo dziękuję pani dyrektor biblioteki za to, że pomyślała o tym i że w ogóle taka myśl, żeby uczcić nie tylko mojego brata, bo my w tej chwili czcimy wszystkich poległych w czerwcu 1956 roku. Cześć im i chwała i pamiętajmy o tym.
Tak jest. Dziękuję pięknie. Dziękuję.